Ze studia Telepolonika wita Państwa Iwonka Balcerowska. Zaprosiliśmy dzisiaj do naszego programu Witolda Bryłowskiego, który pracuje dla Communauté Urbaine de Montréal w zawodzie policjanta. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim Polakom. Przyjemność ze strony mojej być zaproszonym i mieć tą możliwość rozmawiania z Iwoną tutaj o policji kanadyjskiej ogólnie i o policji montrealskiej w szczególności. Urodzony jesteś w Polsce. Tak. Jak długo jesteś w Kanadzie? W Polsce mieszkałem prawie 25 lat i w tej chwili jestem 7 rok w Kanadzie. I jak długo pracujesz jako policjant? Jako policjant w Montrealu pracuję w tej chwili ponad rok czasu. Podoba Ci się? Zadowolony jesteś? Tak? Oczywiście, trzeba wiedzieć, czego oczekujemy. No i myślę, że dla wszystkich jest miejsce w policji, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą pracą, jeżeli ktoś lubi pracować, pomagać pozostałym ludziom, którzy potrzebują pomocy, to jego miejsce sobie może zawsze znaleźć. Co zadecydowało, że wybrałeś ten zawód, a nie inny? Dlatego, że stwierdziłem, że jest masa naszych kopatriotów, którzy mają problemy, zwłaszcza językowe, którzy mają problemy w codziennym życiu, że są, spotykają się z jakimiś pułapkami, jakby to powiedzieć. No i uważałem, że będąc w serwisie policji, która nie jest, nie pracuje, nie jest w takim samym sensie systemem jak u nas w Polsce, będę mógł pomóc w szczególności Polakom. Naszym ponieważ rodakom, tak. Nie wszyscy, którzy przyjeżdżają, nowi imigranci, znają język francuski czy angielski, mają problem z porozumieniem się. No i co się zdarza w tym układzie, że mają problemy. Mają problemy, nie wiedzą, do kogo się zwrócić, co robić. Ja myślę, że policja jest pierwszym czynnikiem, pierwszą organizacją, która może pomóc, która służy wszystkim do pomocy. I ty tutaj jesteś po to, żeby naszym rodakom pomóc. Pomóc i otworzyć może drogę trochę? Drogę, tak. Z naszych statystyk, okej, bo trzeba przytoczyć parę statystyk. Wygląda na to, że Communauté Urbaine de Montréal obejmuje 29 miast, w których to mieszka około 1 700 000 osób i na którym to terenie, tych 29 miast, mamy 4464 policjantów. Musi być to prawda, jeżeli to jest. Tak, w tym 281 kobiet, ale w takim razie na 1000 mieszkańców przypada 2,5 policjanta. Twoim zdaniem wystarczająco, czy? Porównując statystyki z innymi miastami na kontynencie amerykańskim, czy ogólnie nawet na świecie, no to wychodzi na to, że obywatele Montrealu nie są w najgorszej pozycji. Także uważam, że 4,5 tysiąca, prawie około 4,5 tysiąca policjantów, których mamy w Montrealu, no to wychodzi dosyć dużo na głowę mieszkańców. Ile mamy dystryktów, tak zwanych komisariatów na terenie Montrealu? 25. 25? Tak. Jakie są sekcje? 25, jeżeli będziemy w tym liczyli kwaterę główną. 24 komendy plus komenda główna. Jeżeli chodzi o sekcje? Sekcje, no to jest trochę podobne jak w Polsce. Jest sekcja drogowa, tak zwana polska drogówka, z tym, że tutaj montrealska. Jest sekcja narkotyków, jest sekcja kryminologii. Jeżeli chodzi o Polaków, którzy pracują w tutejszej policji, zdaję sobie z tego sprawę, że można ich policzyć na palcach. Konkretnie ilu macie Polaków? Nie mogę Ci dać dokładnych danych, dlatego że nie mam kontaktu z Polakami wszystkimi, którzy pracują, dlatego że jest nas 4,5 tysiąca, jak wcześniej wspomniałaś, także ciężko
mnie osobiście się zorientować, gdzie który jest Polak. Tyle co słyszałem ze źródeł organizacji, to jest około 15 Polaków, z tym, że w tym to są Polacy również z pochodzenia, to nie zawsze mówią po polsku. Jest około 5 czy 6, którzy nadal mówią językiem polskim. Jeżeli chodzi o to, żeby, przypuśćmy, Polakom, którzy nas oglądają w danym momencie, jeżeli znajdują się w jakiejś trudnej sytuacji, jeżeli mają problemy i nie zawsze mówią po angielsku, czy bardzo mało po francusku, w jaki sposób mogą z tobą, czy z twoimi kolegami, którzy mówią po polsku, mogą się skontaktować? Jeżeli pójdą do jakiejkolwiek komendy policji, czyli tutaj, jak to mówią, poste de police, en français, albo po angielsku station, police station, to mogą zapytać, że potrzebują pomocy, że mówią tylko po polsku i mogą zawsze zapytać, kiedy ja pracuję. Ja pracuję w komendzie 23, numer 23. To jest sektor Westmont i Saint-Henri. Z tym, że wszyscy jesteśmy razem na całym Montrealu, to nie ma znaczenia, w jakiej sekcji kto pracuje. To mogą się dowiedzieć, kiedy można mnie osobiście spotkać, lub jeżeli w momencie, kiedy przyjdą, ja jestem, załóżmy, na wakacjach czy podczas dnia wolnego, nie pracuję tego dnia, no to na pewno ich skontaktują z jakimś policjantem, który mówi po polsku. Jeżeli jest to sprawa rzeczywiście nagła i bardzo ważna, bardzo istotna, to będą się starali skontaktować nawet z tłumaczem, jeżeli trzeba. Tylko dla orientacji, do każdej placówki policyjnej, do każdej komendy policyjnej jest jeden numer telefonu, jest 28022, który się zaczyna, i później jest numer komendy, który wchodzi. Ja jestem w komendzie 23, więc 28022 i prosić o moje nazwisko, godność moja, Brylowski Witold. Także będzie przyjemność po mojej stronie, jeżeli będę mógł komukolwiek pomóc. W niedługiej mojej karierze miałem już sporo sytuacji, których, z Polakami, tak? których właśnie Polacy potrzebowali pomocy i nawet nie znając mnie, znaleźli, jakby to powiedzieć, tego Polaka, no i byli zadowoleni z tego, że mogli skorzystać z naszego serwisu. Co mogę dodać do tego wszystkiego, że jeżeli przyjeżdżają nowi imigranci, czy nawet na wizytę, to szczególnie oni nie znają języka, często nawet nie mają rodzin, którzy mówią. Nie mają zaufania do policji. Nie mają zaufania również do policji. Nie można się bać, to jest jedna rzecz. Nie należy się bać, tutaj nikt nie jest. Jesteście po to, żeby... Żeby kogoś wsadzać do więzienia, jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom. Jak wygląda sprawa rekrutacji? Jeżeli... Dla tych, którzy byliby zainteresowani, przypuśćmy, pracować z tutejszą policją. Jak to wygląda, jak wygląda edukacja, przygotowanie do wykonywania tego zawodu? Możesz nam powiedzieć parę słów na to? Więc może ogólnie o rekrutacji mówiąc, wszyscy mają, są przyjmowani na tych samych zasadach. Jest limit wieku, jest od 18 do 35 roku życia w tej chwili. Kiedyś było ponoć do 30, w tej chwili jest do 35 roku życia. Każdy, który składa podanie, musi mieć minimum szkołę średnią z technikum, odpowiednich naszego technikum. Tutaj SEŻEP albo high school skończony, czy college. Jeżeli ktoś ma uniwersytet, to jeszcze lepiej. Musi mieć ten dyplom, musi mieć skończony. Jeżeli ma technikum. Przepraszam, że ci przerwę. Do niedawna policjantem mogłeś zostać, jeżeli byłeś urodzony tutaj. Prawo się od niedawna zmieniło i przyjmują w tej chwili, tak jak ty, tak jak ciebie, przyjmują w tej chwili osoby, które były urodzone w innych państwach. Oczywiście droga jest otwarta dla wszystkich, także jedyna rzecz, trzeba mieć obywatelstwo kanadyjskie. Trzeba mieć obywatelstwo. Trzeba czekać te 3 lata, jeżeli ktoś jest 3 lata, ma obywatelstwo, ma skończone, załóżmy, technikum elektroniczne w Polsce, może tak samo być policjantem. Nie musi tutaj kończyć żadnych 3-letnich szkół policyjnych, bo normalnie jest technika policyjna tutaj 3 lata.
z tym, że droga jest otwarta dla wszystkich. To jest nowy program, który jest od mniej więcej 2 lat w obiegu. W tej chwili jest przeszkolenie, w momencie, kiedy przejdzie się cały przebieg tych testów, to są lekarskie, oczywiście trzeba być sprawnym fizycznie, mieć dobre zdrowie. Nie ma norm wysokości, nie trzeba mierzyć 7 stóp, czy tam 2 metry, ważyć 200 kilo, czy 100 kilo. Nie ma tych norm. Kobiety czy mężczyźni, nie ma też również tych norm. Jeżeli chodzi o język, to... Trzeba znać francuski. Trzeba znać francuski, dlatego że jest przeszkolenie później w Nicole. To jest szkoła policyjna, gdzie jest staż około 6 miesięcy. To jest przeszkolenie, żeby zacząć od razu pracę w odpowiedniej placówce. Czy to będzie Montreal, czy to będzie na zewnątrz Montrealu, na całą prowincję Quebec trzeba przejść tą szkołę około 6 miesięcy. I dla przykładu w Montrealu rozpoczyna się pracę z zarobkiem około 25 tysięcy dolarów, żeby po 4 latach dojść do pułapu około 44 tysięcy dolarów. Teraz, żeby ktoś chciał mieć więcej informacji na ten temat, no to jest numer telefonu, tak? Który, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to proszę przygotować ołówek. Numer telefonu jest 280-3210 280-3210 280-3210. To jeżeli ktoś jest zainteresowany, prosimy bardzo przedzwonić. Dostaniecie Państwo więcej informacji na temat rekrutacji, jak wygląda przeszkolenie, jaka jest płaca, jakie są korzyści z tego wykonywania zawodu i jakie są oczywiście wymagania, ażeby być zaakceptowanym przez szkołę. Ja osobiście wszystkich zapraszam, dlatego że byłoby mi bardzo przyjemnie spotkać nowych przyjezdnych, jak to się mówi, nowych Polaków, tak, do których ja jestem również zaliczany, w szeregach policji tutaj montrealskiej, dlatego że rzeczywiście nie jest nas dużo, a Polaków, jak dobrze wszystkim wiadomo, no to jest, nie wiem, może ty, Iwonko, się orientujesz. Ze statystyk wychodzi 20 tysięcy? Około 20 tysięcy. Około 20, tak. Także 20 tysięcy i mieć tylko 2 policjantów, no to nie jest to za dobra statystyka, nie trzeba. Tak. Może po naszym programie. Mam nadzieję, że, że telefon będzie że cały telefon czas zajęty. Właśnie. Może nam powiesz coś na ten temat twojego porównania, jeżeli chodzi o system policyjny, z tym, co się spotkałeś w życiu przed rozpoczęciem wykonywania tego zawodu. Jak to wygląda? Jak wyobrażałeś sobie, jak to będzie w przyszłości, jeżeli zostaniesz tym policjantem? Na jakiej zasadzie? Jeżeli chodzi o środowisko również, bo trzeba przyznać, że w naszych wspomnieniach nieraz mamy jak gdyby troszeczkę strachu przed policją. Nie zawsze znajdujemy się w sytuacjach, gdzie wymagania w stosunku do policji, nasze wymagania są zrealizowane przez policję. Jak to wygląda twoim zdaniem? Nie, ja mam może doświadczenie trochę inne, dlatego że miałem tą okazję podróżować, zanim przyjechałem tutaj do Kanady, no i widziałem więcej państwa, nie tylko 2 czy 3. I miałem dosyć dobry obraz policji, muszę powiedzieć. Ogólnie miałem dobry obraz policji, ale przyjeżdżając mogę wam powiedzieć szczerze, że nigdy nawet mi przez głowę nie przeszło, że ja się znajdę w siłach, w szeregach policji w Montrealu. Dlatego również zapiszcie ten numer telefonu, bo może za 2 czy 3 lata wam to się przyda. A numer telefonu prawdopodobnie się nie zmieni, to będzie ciągle ten sam 280-3210. 280-3210. Dlatego, że ja kiedy przyjechałem, no to po pierwsza rzecz, nie znałem języka. Pamiętam, że na początku jakoś się tak dogadywałem po angielsku, no i jak tylko byłem w potrzebie, to nigdy nie widziałem tutaj policjanta, który bił kogoś, więc zatrzymywałem się obok samochodów policyjnych i pytałem ich i nigdy nie miałem problemu. Zawsze mi pomagano, powiedziano, gdzie jest droga, czy gdzie mam iść, do jakiego urzędu, jeżeli to były sprawy papierowe i tak dalej.
Z tym, że to z latami, właśnie tak jak wcześniej wspominałem, bardzo lubię osobiście pracować z publicznością. Jako policjant, ten zawód daje ci jako policjant, no to tego, tak? Jest cały czas kontakt z ludźmi. Więc uważam, że można to porównać w pewnym sensie do pracy może misjonarza. Dlatego, że on również pomaga ludziom. My również pomagamy. Nie w tym samym zakresie, nie nawoływamy ich, gdzie by tam do wiary, z tym, że... Ale jak istnieje problem, jeżeli, jak istnieje... Jak tylko mają jakieś tak. sytuacje problemowe, konfliktowe, no to dlaczego nie dzwonić na 911? Dzwońcie na policję, dlatego że policja jest po to tutaj. Jeżeli macie problemy z sąsiadami, jeżeli macie problemy z jakimiś telefonami głuchymi do domu, jeżeli ktoś was śledzi, czy wydaje wam się, jeżeli dzieciaki wam wybijają szyby w oknach, no masa, jeżeli ktoś was przedrzeźnia przez dłuższy czas, jeżeli to się nie kończy na jednym czy na dwóch razach, no to dzwońcie na 911. Przede wszystkim nie starajcie się państwo regulować własnych kłopotów. No. Bo wy jesteście jako policjanci, wy jesteście do tego, żeby je regulować. Oczywiście. Zdarza się, jest sąd do tego wszystkiego. Właśnie. Sprawę pójdzie do sądu, my weźmiemy, spiszemy raport, jeżeli będziemy uważali, że należy spisać z osobą, która wam stwarza problemy, wam komplikuje życie, a to pójdziemy do sądu. I to, nie bójcie się znowuż tego, że no nie macie pieniędzy, żeby płacić adwokata. Dla tych, którzy nie mają pieniędzy, no to jest adwokat bezpłatny. Serwis jest bardzo dobrze tutaj z tej strony ustawiony i rozwinięty. Także nie należy się bać, no ja nie będę dzwonił, czy nie będę dzwoniła dlatego, że ja nie mam pieniędzy, ja nie mam zamiaru stracić wszystkiego, co zarobiłem na adwokata. Nie tak to wygląda. Często się sprawę można uregulować, problem można załatwić od razu, w momencie, kiedy ma się pierwszy kontakt, jeżeli policja pójdzie do sąsiada, czy do tego, który was prześladuje. Macie również bardzo dużo tutaj państwo, jesteście wystawieni na różnego rodzaju publikacje, będą was różni sprzedawcy atakowali z różnymi produktami. Właśnie i tutaj chodzimy do następnego tematu, protekcji. Protekcja. Protekcja, tak. Jeżeli chodzi o protekcję, bo wiemy, że ktoś, kto przyjeżdża do nowego kraju, jak mówiłeś na początku, nie zna języka, nie zna prawa, nie wie, do kogo się zwrócić w trudnych sytuacjach. I w momencie, kiedy kupuje wideo, czy kupuje telewizor i wie, że kupi je za połowę ceny, okazuje się, że ten telewizor czy wideo był przyniesiony przez sąsiada, który to sąsiad ukradł sąsiadowi. I wtedy już jest za późno, żeby się wycofać z sytuacji i w ten sposób kłopoty się zaczynają. W momencie, gdy się zapłaciło i w momencie, gdy się słyszało, że ktoś gdzieś tam ma i ja mogę kupić, zadzwońcie. Zadzwońcie na 911. Powiedzcie, że no macie problem. Widzieliście, że ktoś sprzedaje prawdopodobnie skradzione rzeczy. Bardzo często właśnie wideo, jak tutaj wspominasz, dlatego, że w tej chwili jest to bardzo modne, żeby każdy mógł sobie oglądać filmy w domu zamiast chodzić do kina. Wszyscy kupują wideo i jeżeli macie okazję kupić jakieś wideo za $50 czy za 35, to nie jest to normalne. Nie ma tutaj nikogo, który wam będzie sprawiał prezenty. Także nie myślcie, że dlatego, że na ładne oczy wam sprzedaje za lepszą cenę. To jest na pewno rzecz skradziona. Także w tym momencie macie jeszcze wyjście. Możecie wziąć tylko i wyłącznie numer seryjny, zadzwonić do obojętnie jakiej komendy policyjnej, najbliższej, uprzejść się i poprosić o sprawdzenie, czy to jest rzecz, która została skradziona. Wszystkie rzeczy, które są skradzione, są zarejestrowane. Jeżeli w momencie jest kradzież, to są zarejestrowane. Jeżeli chodzi o protekcję w domu, spotykamy się tutaj często z ludźmi, którzy pukają bez uprzedzenia do mieszkań, do domów, przedstawiają się jako sprzedawcy ubezpieczeń czy sprzedawcy produktów, które kompania rozprowadza od drzwi do drzwi. W jaki sposób ludzie mogą sprawdzić te informacje dotyczące właśnie tego, czy... To jest
To nie jest to samo, o czym wcześniej żeśmy mówili, dlatego że jest dużo właśnie agentów ubezpieczeń, którzy chodzą rzeczywiście, którzy są bardzo uczciwi, którzy mają bardzo dobre produkty jako ubezpieczenie i chodzą z drzwi do drzwi. Dlatego że no, jest taka duża konkurencja, że no, nie wiedzą jak znaleźć klienta, więc chodzą od drzwi do drzwi. Nie trzeba wszystkich od razu brać za złodziei. Oczywiście. Nie trzeba wszystkich brać za takich, którzy chcą nas w coś nabrać, w coś wpędzić w jakiś kątek. W każdym bądź razie trzeba być przezornym. Właśnie o tym trzeba mi chodziło, być przezornie. Proszę zawsze ten zapytać balans. O tak. Kartę identyfikacji. Jeżeli osoba nie ma nic sobie do zarzucenia, więc ona się przedstawi, jeżeli można, no to weźcie, poproście o prawo jazdy i z prawo jazdy spisać numer. W numerze prawo jazdy jest zawsze data urodzenia, więc będzie można pośledzić dalej, jeżeli w razie gdyby coś było. Ale ja więcej to bym chciał powiedzieć o protekcji tej pierwszej, to znaczy, jeżeli kupujecie jakiś dom, czy jeżeli jesteście w jakimś mieszkaniu, w apartamencie, to pierwsza rzecz jest, zmieńcie zamek. Zmieńcie zamek, zmieńcie klucze. Właśnie. Dlatego, że ktoś wcześniej mieszkał i ma klucze. I może powrócić do tego domu. Zamykajcie okna, zamykajcie drzwi, dlatego, że no niestety jest taki okres, że dużo jest złodziejstw na terenie całego Montrealu. Nie to, że wszyscy są złodziejami, z tym że to się zdarza bardzo często. Jeżeli kupujecie sprzęt stereo, jeżeli kupujecie telewizję, aparaty fotograficzne, spiszcie wszystkie numery seryjne i trzymajcie gdzieś to w jakimś schowku. Jeżeli macie schowek w banku, tym lepiej. Ale trzymajcie to tak, żeby w momencie, kiedy zostaniecie okradzeni, czego nikomu nie życzę, żebyście mogli chociaż dać informacje. Żeby dać informacje kompletne, jaka marka, jaki model i jaki numer seryjny. Nasz program dobiega końca. Co byś chciał jeszcze od siebie dorzucić dla naszych widzów, aby ich zachęcić do tego, żebyście mogli się w przyszłości spotkać? Praca jest bardzo przyjemna. Ten sam zawód. Praca jest bardzo przyjemna. Ja ponad rok jak jestem, także jestem bardzo zadowolony z mojej decyzji. Także zachęcam, dzwońcie pod 280-3210 280-3210, żeby wam przesłali formuły całe do wypełnienia i żebyście rozpoczęli całą procedurę. I przede wszystkim państwo pamiętajcie nazwisko Witold Bryłowski. Jest w każdym momencie, może państwu pomóc, jak tylko przedzwonicie. Dziękuję ci bardzo za udział w naszym programie. Przyjemność po mojej stronie. Ja żegnam również państwa i zapraszam państwa do następnego programu. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Alfa Video and Film zapewnia największą jakość wideotransferu systemu europejskiego PALSECAM na system amerykański NTSC. Telepolonika korzysta dla wszystkich swoich transferów z usług Alfy, gdzie jakość i szybkość jest najbardziej przekonywująca. Ponadto Alfa Video and Film ofiaruje telesłuchaczom polskiego programu 25% obniżki. Wysyłam lekarstwa do Europy od wielu lat. Wysyłam je do Polski, Węgier, Rumunii, Czechosłowacji i do wielu innych krajów. Jeżeli państwo dostaną list od rodziny czy od przyjaciół, proszący o lekarstwa, i to nawet bez recepty, mogą państwu dopomóc. Gdyby danego lekarstwa nie było w Kanadzie, to nie ma żadnego problemu. Mogą je wysłać z Anglii, z Francji, z Niemiec lub ze Szwajcarii. Mogą zapewnić państwa, że zostaną obsłużeni szybko, fachowo i uprzejmie. Najnowocześniejszym samolotem amerykańskim Boeing 767 bezpośrednio z Montrealu do Warszawy dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę. Polskie linie lotnicze LOT łączą ludzi i kontynenty.